Na terenie gminy Bierawa w 12 sołectwach mamy 9 jednostek ochotniczych straży pożarnych w kolejności Solarnia, Dziergowice, Lubieszów, Bierawa, Stare Koźle, Brześce, Stara Kuźnia, Goszyce, Kotlarnia. Z tego dwie jednostki są w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Jest to jednostka Dziergowice, jednostka Kotlarnia. 13 samochodów różnego typu, lekkich, średnich i ciężkich. 6 łódek pożarniczych. W tej chwili każda jednostka jest na tyle doposażona w samochody, jak również sprzęt pożarniczy, techniczny, który wystarcza na zaspokojenie zagrożenia, które występują lokalnie na terenie naszej gminy. Co roku średnio notujemy ponad 100 zdarzeń, w których uczestniczą nasze jednostki. Spotykamy się dzisiaj na corocznych zawodach gminnych o Puchar Wójta gminy Bierawa. W dzisiejszych zawodach jest wystawione 35 drużyn w poszczególnych kategoriach i grupach wiekowych. Drużyny seniorów męskie i żeńskie, drużyny oldboyów męskie i żeńskie, młodzieżowe drużyny pożarnicze chłopców i dziewcząt oraz najmłodsza grupa smerfów. Łącznie czynnych druhów przeszkolonych, upoważnionych do wyjazdu do akcji pożarniczych mamy ponad 200 osób. Mamy również bardzo dużo młodzieży, która w tej chwili angażuje się w tą działalność. W minionym roku mamy najlepszą drużynę pożarniczą w Polsce, czyli OSP Dziergowice, drużyna młodzieżowa, zdobyła laury najlepszej drużyny pożarniczej na terenie kraju. Gmina Bierawa. Gmina z perspektywą.